Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy z rzecznikiem finansowym, panem profesorem, doktorem habilitowanym Mariuszem Goleckim, rzecznikiem finansowym. Witam serdecznie na antenie pana rzecznika. Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże panie redaktorze. Szanowni Państwo, panie rzeczniku, po naszych ostatnich programach, w których pan występował, docierają do mnie informacje o tym, jak bardzo potrzebna jest instytucja rzecznika finansowego i jak bardzo wiele osób, instytucji życia finansowego, przedsiębiorców nawet nie wiedziało o istnieniu takiej instytucji i można powiedzieć, pierwsze swoje kroki kierowali do kancelarii prawnych, które, mówiąc tak w skrócie, troszeczkę, no nie zawsze tak sprawnie i tak zawsze w interesie swoich klientów działali. Nieraz były to kroki sądowe, które kończyły się przewlekłością postępowań. Natomiast te osoby, które skorzystały z porad rzecznika finansowego i również z konkretnej działalności rzecznika, no są po prostu zadowolone. Ponawiam spotkanie z panem profesorem, z panem rzecznikiem, ponieważ widzę, jak wielka jest skala potrzeb, po prostu potrzeb i to, jak wieloma sprawami ważnymi dla nie tylko pojedynczych obywateli, ale dla całego państwa się zajmujecie, ponieważ chociażby wziąć taki sektor bankowy, który opiera się po prostu na zaufaniu. Ufamy bankom i teraz każda kwestia, gdzie jakiś bank, jakaś instytucja finansowa, można powiedzieć, oszukuje klienta lub naciąga prawo, budzi to brak zaufania. A to już jest bardzo niebezpieczne dla całości finansów naszego państwa. Panie rzeczniku, mimo wszystko, zanim powiemy o tym, o tych nowych uprawnieniach, które tutaj ta instytucja otrzyma, to przypomnijmy, czym zajmuje się rzecznik finansowy, tak aby ci, którzy z Państwa, naszych widzów jeszcze tego nie wiedzą, abyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy i jakie są kompetencje, komu służy ta instytucja. Istotnie, rzecznik finansowy to jest przedstawiciel klientów, czy reprezentant klientów w ich relacjach z bankami, ubezpieczycielami, czy innymi instytucjami finansowymi. Na przykład tutaj możemy wymienić domy maklerskie, tutaj możemy wymienić fundusze inwestycyjne. I zadaniem rzecznika finansowego jest po pierwsze informowanie, prowadzenie poradnictwa, infolinii, czyli jeżeli Państwo macie wątpliwości dotyczące tego, co bank robi, czy Państwu się pewne uprawnienia czy przysługują, czy też nie, czy bank ma obowiązek na przykład zwrócić sumę pieniężną, która została przelana w sposób niezgodny z prawem, ponieważ doszło do nieautoryzowanej transakcji, czy też nie, to w takich sytuacjach warto się z nami skontaktować poprzez infolinię, czy też mailowo i uzyskać opinię właśnie naszych ekspertów. Czyli po pierwsze staramy się informować o tym, jakie uprawnienia, jakie możliwości działania przysługują klientom rynku finansowego. Do kogo jest adresowana ta pomoc? Do wszystkich osób fizycznych, które mają status konsumenta, czyli do Polaków w najszerszym tego słowa znaczeniu. Osoby, które są, czy też może podmioty, które są wyłączone z tych jakby z możliwości korzystania z pomocy rzecznika finansowego, no to są podmioty prowadzące profesjonalną działalność na rynku na przykład finansowym, czy też spółki prawa handlowego. Natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne, to zarówno rolnicy indywidualni, którzy prowadzą działalność swoją rolniczą, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i po prostu pracownicy czy emeryci mogą korzystać z naszej pomocy. I w jaki sposób ta pomoc przebiega? Tak jak powiedziałem, ta pierwsza linia no to jest to poradnictwo, to jest kwestia tego, że mamy do czynienia z gąszczem przepisów, nie bójmy się tego powiedzieć, jeśli chodzi o rynek finansowy czy ubezpieczeniowy, czy sektor bankowy, to są bardzo liczne regulacje wielopoziomowe, gdzie bardzo łatwo jest konsumentowi się w tym niestety zagubić i też nie ma on obowiązku, powiedzmy sobie szczerze, śledzić na bieżąco wszystkich regulacji. Tak? Ja przypominam sobie takie bardzo szczegółowe kwestie, na przykład dotyczące ostatnich nowelizacji, dotyczących chociażby rozporządzeń, dotyczących wymogów dla zarządów i funkcjonowania towarzystw czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy
funduszy inwestycyjnych otwartych. No to są często kilkusetstronicowe nawet rozporządzenia o charakterze technicznym. Do tego dochodzi oczywiście także prawo europejskie. Więc do tego dochodzą regulacje prawa bankowego czy ubezpieczeniowego, implementowane dyrektywy. To jest bardzo liczna grupa przepisów, liczba duża aktów normatywnych, zarówno polskich, jak i europejskich, które trzeba by było znać. Ponadto oczywiście trzeba powiedzieć, że jakby takim podstawowym źródłem uprawnień konsumentów na rynku finansowym jest sama ustawa o rozpatrywaniu reklamacji rzeczniku finansowym. I z tej ustawy wynikają właśnie obowiązki rzecznika względem klientów, których jest reprezentantem. Ustawa wprost formułuje to w ten sposób, że rzecznik finansowy jest przedstawicielem, jest reprezentantem i ma stać na straży interesów klientów rynku finansowego. Czyli my reprezentujemy klientów względem zarówno państwa, jak i względem właśnie innych instytucji państwowych, jak i względem tych właśnie podmiotów, takich jak banki czy ubezpieczyciele, z którymi klienci mogą się spierać także przy naszej wydatnej pomocy. Także najpierw doradzamy. Potem, jeśli chodzi o kwestie sporne, to jeżeli państwo uważacie, jeżeli klient uważa, że jego prawa są naruszone, bądź też ma jakieś wątpliwości co do tego, no to oczywiście ustawa przewiduje możliwość złożenia reklamacji. I to jest jakby już taki pierwszy etap wejścia w spór z instytucją finansową. Składamy reklamację, następnie podmiot ma 30 dni, w wyjątkowych wypadkach może wydłużyć ten termin na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli tej odpowiedzi nie udziela, to też wówczas jest możliwość podjęcia takiej interwencji, chociaż rzadko się to stosunkowo zdarza. Tak na ogół podmioty starają się mieścić w tym terminie i udzielać odpowiedzi, przedstawiać swoje stanowisko. Jeśli to stanowisko uwzględnia roszczenie czy też żądanie klienta, no to właściwie ta kwestia kończy sprawę. Natomiast jeżeli nie uwzględnia, bądź też istnieje jakaś dalsza wątpliwość, to wówczas wchodzimy my jako rzecznik finansowy, jako biuro rzecznika finansowego z tak zwaną interwencją. Ta interwencja polega na tym, że kierujemy kolejne zapytania, pisma, już konkretnie reprezentując danego klienta. Trochę tak jak prawnik, który go reprezentuje przed sądem, tylko oczywiście to jest jeszcze wcześniejszy etap przedsądowego rozwiązania tego sporu. I następnie ten spór może przyjąć dwie takie podstawowe formy. Po pierwsze, może to być spór, który może zostać skierowany na drogę mediacji. Tak się dzieje na przykład często w odniesieniu do klientów rynku ubezpieczeniowego. Jeżeli mamy do czynienia ze sporem dotyczącym wyliczenia chociażby sumy ubezpieczeniowej, czy też sporu co do kosztorysu na przykład związanego z oceną szkody, to bardzo często zdarza się tak, że tego typu spory właśnie na drogę mediacji kierujemy. Tą mediację następnie także rzecznik finansowy prowadzi, to znaczy biuro rzecznika finansowego, poprzez niezależnych mediatorów, którzy następnie proponują właśnie zarówno ubezpieczycielowi, jak i przede wszystkim temu klientowi pewne rozwiązanie o charakterze polubownym. Dość duża liczba tych sporów w ten sposób z sukcesem dla klienta się kończy. No tutaj dużym, powiedzmy, ułatwieniem jest to, że po pierwsze nie ponosi on jakichś istotnych kosztów, po drugie istotne jest to, że też szybko, stosunkowo, no szybciej niż w odniesieniu do sporu sądowego można, jeżeli nie jest to jakiś bardzo poważny spór, można odzyskać środki, czy też no, uzyskać to, że to stanowisko klienta będzie przynajmniej w części uwzględnione, niekoniecznie korzystając z drogi sądowej. Druga kwestia to jest oczywiście droga sądowa. W kwestiach dotyczących, w sprawach dotyczących, czy też sporach dotyczących już to większych jakby sum, większych kosztów, bardzo często jest tak, że instytucje finansowe się nie godzą na właśnie przedstawione przez mediatora rozwiązania. W związku z tym, no wiedząc to, my już raczej też nie doradzamy
klientom, żeby oni kierowali na drogę mediacji te spory. Typowy przykład to są spory z bankami dotyczące chociażby kredytów walutowych. Tu mieliśmy do czynienia chyba z tego, co pamiętam, dosłownie z 3 ugodami w ciągu ostatnich 5 lat, więc to jest bardzo wyjątkowa sytuacja i z zasady banki no, niechętnie podchodzą do ugodowego rozwiązania tych sporów. W związku z tym, wiedząc o tym, przechodzimy raczej do postępowania interwencyjnego w postaci już skierowania ewentualnie tego sporu na drogę sądową. To znaczy my konkretnie po już odrzuceniu reklamacji przez bank czy też inną instytucję finansową przygotowujemy nasze stanowisko, które nazywane jest istotnym poglądem. I ten istotny pogląd rzecznika finansowego to jest jakby taka opinia prawna, która ma wspierać klienta w sądzie. To znaczy klient już następnie do swojego pełnomocnika udaje się z tym istotnym poglądem, no i jakby to jest wsparcie dla klienta w takim zakresie, że on już w tym momencie pewną opinią organu wyspecjalizowanego, jakim jest rzecznik finansowy o charakterze eksperckim, dysponuje. Co ciekawe, mamy też takie przypadki, kiedy sąd zawiesza postępowanie i sam występuje do rzecznika finansowego. W ostatnim czasie coraz częściej to się zdarza w związku z bardzo specyficznymi sporami dotyczącymi właśnie konieczności znajomości tych zawiłych regulacji, ten gąszcz, ta dżungla przepisów jednak także czasami powoduje wątpliwości w sądach, jak wiemy. W związku z tym sądy także coraz częściej występują do rzecznika finansowego z wnioskami o istotne poglądy, zawieszając postępowanie. Też oczywiście w takich sytuacjach takie istotne poglądy sporządzamy na żądanie sądu, ale możemy je także sporządzić na żądanie na wniosek klienta i to jest ta druga forma pomocy, czyli jesteśmy takim doradcą prawnym w tym momencie dla klienta. Trzecia forma polega na tym, że jeżeli dochodzimy do wniosku na etapie tego postępowania, że naruszenie ma charakter no, rażący i że jest to typowa praktyka nieuczciwa, to nie jest tylko kwestia pewnego sporu dotyczącego faktów, czy też tego, jakie ocenić pewne zjawiska dotyczące, czy zdarzenia dotyczące uwzględnienia bądź nieuwzględnienia reklamacji, ale że mamy do czynienia tutaj już z nieuczciwą praktyką, która dotyczy wielu klientów, która ma charakter systemowy, to wówczas my mamy możliwość kierowania pozwu o zaniechanie takiej praktyki przeciwko instytucji finansowej do sądu w oparciu o ustawę właśnie o przeciwdziałaniu, o zapobieganiu nieuczciwym praktykom i korzystamy w ostatnim czasie także z takiej właśnie możliwości. Te typowe sprawy, gdzie kierowaliśmy pozwy do sądu w ostatnim czasie właśnie kwestionując nieuczciwe praktyki, to była kwestia wakacji kredytowych, a koniecznie klauzul, aneksów związanych, które uniemożliwiały dochodzenie na przykład roszczeń od banku po podpisaniu takiego aneksu. Tu mieliśmy w zasadzie częściowo wygrany w tej chwili spór z jednym z banków. To była kwestia rozliczenia kosztów kredytów konsumenckich, to była kwestia rozliczenia także w odniesieniu do unieważnienia umowy kredytu walutowego. Tu też reprezentujemy klientów, właśnie też wskazujemy na nieuczciwą praktykę. Te postępowania są w tej chwili prowadzone w sądach, ale także kwestie dotyczące na przykład sporów z ubezpieczycielami w ostatnim czasie, kwestie dotyczące tak zwanych polisolokat, ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tu też złożyliśmy pozwy przeciwko dwóm podmiotom z tego, co pamiętam i będziemy składać następne, bo to jest taka kwestia, która jak wiemy przez wiele lat no, bulwersowała i do dnia dzisiejszego nie została chyba w satysfakcjonujący sposób rozwiązana, bulwersowała i dotknęła wielu Polaków. W związku z tym często te produkty, jak wiemy, były oferowane także osobom starszym jako ekwiwalent czy też odpowiednik lokat o charakterze oszczędnościowym służący akumulacji oszczędności. No wiemy, że oczywiście tak te środki bardzo często ze względu na duże koszty, ze względu na zawirowania na rynku były tracone, że bardzo często klienci byli wprowadzani w błąd. W takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sytuacją właśnie, kiedy produkt jest adresowany, produkt finansowy jest adresowany do osób, które no właśnie nie są właściwe z tego punktu widzenia do osób fizycznych, a produkt jest na przykład o wysokim ryzyku czy związany z wysokim ryzykiem, wówczas bardzo często jest tak, że diagnozujemy
nieuczciwą praktykę, tak zwany mis-selling, i w takiej sytuacji także kierujemy sprawę do sądu. Ostatnia taka kwestia to oczywiście są obligacje getbacku, jak wiemy, i tu mamy do czynienia już z kilkoma postępowaniami, w których my reprezentujemy jako rzecznik finansowy klientów, którzy starają się odzyskać swoje środki, które w sposób, no jakby w wyniku pewnej manipulacji ze strony pracownika banku zostały utracone właśnie poprzez zainwestowanie w obligacje getback. Także to są takie główne trzy, powiedzmy, gałęzie czy też formy pomocy, ale poza tymi formami pomocy staramy się także w ostatnim czasie zintensyfikować działalność w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to jest, powiedzmy, to, co ja nazywam pewnym monitoringiem rynku. Staramy się na bieżąco reagować w odniesieniu do różnego typu zagrożeń. Ten obszar w ostatnim czasie to właśnie między innymi jest kwestia związana z naszymi komunikatami czy też ostrzeżeniami kierowanymi do klientów, do wszystkich Polaków, i staramy się tutaj nie tylko pokazywać, wskazywać na pewne zagrożenia. Takie zagrożenia to na przykład właśnie nieautoryzowane płatności, to kwestia oszustw związanych z przywłaszczeniem tożsamości, to kwestia związana właśnie z cyberbezpieczeństwem, to kwestia związana z inwestowaniem przy pomocy tak zwanych platform inwestycyjnych w ostatnim czasie także. To są właśnie te problemy, które wiążą się z jakimiś quasi przestępczymi bardzo często działaniami, czy też schematami działania grup przestępczych, które już są zidentyfikowane, i jak widzimy, że taka praktyka się pojawia, to o tym natychmiast staramy się informować klientów i wszystkich Polaków, także żeby informować przy pomocy prasy, przy pomocy telewizji, przy pomocy innych środków przekazu. Więc to ten charakter, powiedzmy, takiego monitoringu rynku i jakości tych produktów na rynku staramy się także realizować te zadania. No i wreszcie trzecia kwestia to są już bardziej pogłębione działania analityczne dotyczące pewnych systemowych wyzwań w zakresie ochrony praw klientów rynku finansowego. I tu my sporządzamy raporty przy pomocy naszych ekspertów. Przy rzeczniku działa doradczy komitet naukowy złożony z wybitnych ekspertów, profesorów w zakresie ubezpieczeń oraz w zakresie prawa bankowego. Oni nam doradzają, jak również mamy do czynienia z tak zwanym zagranicznym doradczym komitetem naukowym. Mamy także ekspertów zagranicznych, którzy monitorują na bieżąco, przekazują nam informacje o tym, co dzieje się przede wszystkim w naszym otoczeniu w środkowo-wschodniej Europie, ale nie tylko. Mamy też ekspertów z takich państw jak Włochy, jak właśnie Austria, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Czechy. Mamy osoby z Wielkiej Brytanii. Także no generalnie rzecz biorąc staramy się przy wsparciu tych ekspertów, którzy znają sytuację w ich państwach, także popatrzeć z szerszej perspektywy na to, co się tam dzieje i jakie są wyzwania z perspektywy naszego rynku, jakie są możliwości. Często jest tak, że pewien produkt pojawia się w jednym państwie, tak było na przykład z kredytami walutowymi, ten sam, jak wiemy, tak zwanymi kredytami frankowymi, kredytami hipotecznymi, które były udzielane na początku, dla przypomnienia, w Austrii, na Węgrzech. Potem to jakby całe terytorium dawnych Austro-Węgier obejmował ten produkt. Te same problemy z kredytami denominowanymi albo indeksowanymi do franka mają Chorwaci dzisiaj, mają Słoweńcy, mają Rumuni, mają Węgrzy. Pomimo częściowego przewalutowania konwersji tak zwanej w takich państwach jak Węgry, jak Chorwacja czy Rumunia, to się działo bardzo często w związku z pewnym też, no nie chcę powiedzieć kryzysem politycznym, ale zawsze towarzyszyły temu pewne kontrowersje polityczne. I my widzimy też, jak wygląda rozstrzyganie w gruncie rzeczy bardzo podobnych problemów związanych z tymi produktami na Węgrzech, w Czechach, a czy w Czechach akurat nie, ale powiedzmy na Węgrzech, na Słowenii czy też w Rumunii. I jakie mogą być perspektywy dla orzecznictwa w Polsce chociażby. I będziemy też na bieżąco, tak na przykład działaliśmy w odniesieniu do wakacji kredytowych ustawowych. Po prostu dokonaliśmy przeglądu i takiej pogłębionej analizy
tego, jakie rozwiązania zaoferowały różne państwa kredytobiorcom. Na przykład doszliśmy do wniosku, że bardzo ciekawe były rozwiązania zaoferowane przez Cypr, przez takie państwa jak Hiszpania, przez takie państwa jak przede wszystkim Włochy, co bardzo ciekawe, bo Włochy, jak wiemy, no bardzo zostały dotknięte przez COVID i tamte rozwiązania pokazywaliśmy, wyjaśniliśmy, na czym one polegają. Następnie pokazywaliśmy także rozwiązania niemieckie, rozwiązania węgierskie i w efekcie no chyba trzeba przyznać, że ta dyskusja poszła w trochę innym kierunku dotycząca tego, czy w ogóle wakacje ustawowe, kredytowe powinny być wprowadzone. Biuro Rzecznika zawsze stało na stanowisku, że tak. Nawet w Wielkiej Brytanii zresztą wprowadzono takie rozwiązania ustawowe, co ciekawe, bardzo liberalny rynek, prawda, i rozwinięty. W związku z tym no pytanie, dlaczego w takim razie, jeżeli w takich państwach jak Hiszpania, czy Włochy, czy Cypr, państwa, które zmagają się z bardzo poważnymi problemami w odniesieniu do sektora bankowego, prawda? Tam ustawodawca decydował się na to, żeby pomagać kredytobiorcom. Dlaczego, jeżeli u nas w Polsce system bankowy jest stabilny, sektor oczywiście w jakiś sposób ta epidemia była także, czy pandemia jest wyzwaniem dla pracowników banków, dla zarządów, to niewątpliwie ma miejsce. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego sektor nie powinien wyjść, prawda, czy też państwo raczej nie powinno wyjść naprzeciw, bo sektor akurat wyszedł w formie tych tak zwanych wakacji kredytowych umownych, nie powinno wyjść z ustawą i rzeczywiście udało się, tu akurat trzeba przyznać, że UOKiK był wnioskodawcą, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przygotował taki projekt, który też my wspieraliśmy, ale te analizy dotyczące rozwiązań zagranicznych, które przeprowadziliśmy, chcę powiedzieć, także przyczyniły się do tego, że myślę, świadomość także wśród decydentów wzrosła w zakresie tego, że to jest w pewien sposób nieuchronne i należy tego typu instrument wprowadzić. To jest ważne, wydaje mi się, w kontekście właśnie nowych wyzwań, takich jak cyberbezpieczeństwo, takich jak także pojawiające się tutaj zagrożenia, które możemy obserwować już teraz i uczyć się na błędach nie własnych, ale cudzych. Dlatego też rozbudowałem bardzo tę właśnie gałąź, tak powiem, urzędu, która zajmuje się monitoringiem, porównywaniem rozwiązań obcych, współpracą z zagranicą i też chcielibyśmy kontynuować te działania. I wreszcie w tym obszarze też jakby w sensie takim zbiorczym, zarówno w odniesieniu do tych naszych ostrzeżeń, jak i tych analiz, możemy powiedzieć, że gdzieś tu na styku mieści się edukacja finansowa. To znaczy zwiększanie świadomości Polaków w zakresie ich uprawnień, ale także pewnych zagrożeń, wyzwań, no i postaw związanych ze świadomym korzystaniem z produktów finansowych, z zwiększeniem także świadomości ich odnośnie do przysługujących im praw. To znaczy na przykład, że informujemy o tym, że jeżeli z czyjegoś konta zniknęły środki, to w ciągu 24 godzin następnego, zgodnie z tą zasadą D plus 1, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia bankowi takiego faktu nieautoryzowanej transakcji, tego, że one pomimo tego, że ktoś nie dokonał operacji, zostały w pewien sposób, no zapewne niezgodnie z prawem, poprzez włamanie się na konto, czy też złamanie blokad, zostały zaciągnięte zobowiązania, bądź też zostały dokonane dyspozycje. Mało kto o tym, tak jak prowadziliśmy pewne badania i to też nie są tylko nasze badania. Tak, ta świadomość bardzo często dotycząca praw jeszcze jest niska. Mało kto o tym wiedział wcześniej, powiedzmy 2-3 lata temu, tak jeszcze, że tutaj to na banku czy na bankach leży ciężar jakby dowodu i że to jest tak, że dzisiaj po kilku raportach rzecznika finansowego ta świadomość jest dużo większa, żeby się domagać od banku tego właśnie, żeby bank środki zwrócił w ciągu tych 24 godzin. Jeżeli nie, to składamy reklamację. Bo cóż z tego, że rzecznik może pomóc, jeżeli państwo nie wiecie o jego istnieniu, tak, albo o jego kompetencjach, o tym, że on pomóc może, albo też po prostu nie składacie reklamacji w sytuacji, w której ewidentnie możecie to uczynić, ponieważ wasze uprawnienia zostały naruszone. W
W związku z tym zachęcamy do tego, że jeżeli istnieje jakaś wątpliwość, to żeby korzystać z infolinii w celach takich dedykowanych w okresie pandemii właśnie tym zagadnieniom dotyczącym chociażby wakacji kredytowych, ale nie tylko, też zdolności kredytowej w tym okresie. To też jest bardzo przecież wrażliwy temat. Specjalnie stworzyliśmy w tym celu infolinię covidową i poza tym staramy się na bieżąco właśnie przy pomocy bądź to maili, bądź to porad telefonicznych zwiększać tą świadomość, ale także prosimy o to, żeby korzystać z naszej strony internetowej. My na bieżąco staramy się umieszczać zarówno ostrzeżenia, jak i takie pogłębione analizy i wykorzystywać to narzędzie także do kontaktu właśnie z klientami. Panie rzeczniku, dziękuję. Zadałem pytanie i można powiedzieć przez bardzo długą wypowiedź ukazał pan cały ten wachlarz działalności rzecznika finansowego i myślę, że to, że nie zakłócałem tutaj tymi pytaniami, na pewno ma ten plus, że wiemy dokładnie, czym zajmuje się rzecznik finansowy i jak wieloma bardzo sektorowo ważnymi sprawami. To, że bronicie klientów, to również działacie w interesie też i banków, ponieważ korporacje międzynarodowe, no, z ich natury polega to na tym, że dla nich powiedzmy jakieś tam mają oddziały, powiedzmy tak dla przykładu, pierwsze z brzegu, nie wiem, w Bangladeszu, to jeśli tam w jakiejś prowincji, w tymże Bangladeszu dochodzi jakieś nieprawidłowości, no to zanim ta informacja dotrze do właściciela, prezesa banku gdzieś tam w świecie, to nie do końca tak jest. Więc można powiedzieć, że wasza działalność jest również w interesie banków. Można powiedzieć, wychwytujecie to i urzędowo te sprawy przedstawiacie przed sądy i przed również ustawodawców, bo taka jest też wasza, widać, ważna rola. Jak wygląda ta sprawa współpracy z sądami, a szczególnie tutaj, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, bo tutaj również macie pewne uprawnienia, które później powodują, że już nie trzeba takich samych spraw przeciągać przez kolejne sądy, tylko już jest jakieś orzeczenie Sądu Najwyższego. Rzeczywiście, tu pan redaktor bardzo istotną rzecz powiedział. Ja wspomniałem o tych istotnych poglądach, które my sporządzamy także na wniosek sądów, ale nie wspomniałem, wspomniałem o kilku przykładach wniosków o wydanie uchwały Sądu Najwyższego, ale nie wspomniałem o tej działalności właśnie, czy kompetencji, którą posiada rzecznik finansowy do tego, żeby właściwie mówimy tu o dwóch kompetencjach, do tego, żeby reprezentować klientów od razu przed Sądem Najwyższym. Mamy do czynienia z dwoma takimi możliwościami. Pierwsza kwestia to jest kompetencja, która wcześniej już przysługiwała także rzecznikowi ubezpieczonych i ona, czy rzecznikowi właśnie ubezpieczeniowemu, i ona jest realizowana w gruncie rzeczy od 25 lat. Możemy się tu poszczycić wielkim dorobkiem 21 uchwał Sądu Najwyższego w zakresie ubezpieczeń, które zwiększyły zdecydowanie poziom ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. To są bardzo różne kwestie. Jedna z ostatnich dotyczyła odszkodowań dla osób bliskich ofiar wypadków. Tu Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska rzecznika finansowego już w czasie, kiedy ja pełniłem tę funkcję, ale mogę powiedzieć, że w ciągu roku złożyliśmy tych wniosków chyba 6 czy 7 do Sądu Najwyższego w różnym zakresie. To dużo, można powiedzieć, skoro przez 25 lat dotychczas złożonych 21, tak, czy 22. I to drugie uprawnienie jeszcze, bo nasz program ma nieubłagane. Drugie uprawnienie dotyczy skargi nadzwyczajnej. I tu sytuacja jest taka, że jeżeli zostało wydane orzeczenie, które jest niezgodne z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, ale jest uprawomocnione, bo na przykład ktoś nie wniósł środka odwoławczego. Mamy taką sytuację bardzo często właśnie z tymi polisolokatami tak zwanymi, bądź też na przykład z bankowym tytułem wykonawczym. Tak? To są kwestie, które potem zostały bądź to w orzecznictwie Sądu Najwyższego, bądź w prawie europejskim uznane za niezgodne z prawem, ale wcześniej wydane są wyroki sądów powszechnych, które są niekorzystne dla klientów. I to też bardzo ważne, żeby do ludzi to dotarło, prawda? Bo mają prawo, że tak powiem, już ten wyrok tego sądu jest do podważenia. Tak jest. To jest właśnie wyjątkowy środek, który został wprowadzony
po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, to była inicjatywa pana prezydenta Dudy i trzeba powiedzieć, że my bardzo aktywnie staramy się z tego środka korzystać. I aby też korzystali z tego klienci, ludzie po prostu indywidualni, obywatele, warto znać swoje prawa, aby je znać, to trzeba zasięgać informacji, trzeba też oglądać dobre programy, słuchać też ludzi, którzy chcą pomóc, tak jak tutaj Instytucja Rzecznika Finansowego. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Mariusz Golecki, rzecznik finansowy. Był to program po stronie Prawda. Adam Ślusarski. Dziękuję za uwagę.